Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam pana, witam państwa. Panie burmistrzu, zapytam się o inwestycje trwające jeszcze i te zakończone w mieście Kamienna Góra. Jeśli chodzi o inwestycje, które się zakończyły, to są w większości inwestycje z tak zwanych miękkich projektów bądź finansowane z własnych środków. Że przypomnę, dach w szkole numer 1, bardzo ważna dla nas inwestycja. Z kolei też również przy szkole numer 1 plac zabaw, który był już nieco zniszczony i baliśmy się o bezpieczeństwo naszych dzieci, w związku z tym należało i chcieliśmy to zrobić. Dach na pływalni krytej, też bardzo ważna inwestycja. No i wreszcie tak ważne rzeczy związane ze szkołami, to są miękkie projekty dotyczące i samokształcenia nauczycieli, ale również i wyposażenia w sprzęt poszczególnych jednostek. I ostatnia z tych miękkich, która się zakończyła, to rozbudowa naszego żłobka, powiększenie o następne miejsca. Natomiast wszystkie duże inwestycje jeszcze się toczą bądź nabierają rozpędu. W tej chwili tutaj przypomnę, 6 ulic w mieście jest remontowanych i to gruntownie remontowanych, z zmianą kanalizy, zmianą oświetlenia. Przypomnę, w tej kadencji udało nam się zrobić 7 ulic, bo do tego jeszcze należy doliczyć ulicę Skłodowską, za sumę ponad 7 milionów, z tego 4,5 to są środki pochodzące właśnie z Unii Europejskiej. Ale oprócz tego trwa w tej chwili remont Centrum Kultury, trwa remont targu i trwa przebudowa, modernizacja ulicy Parkowej. To tak te najważniejsze, które w tej chwili się dzieją. Przygotowania trwają do rozpoczęcia inwestycji pod nazwą budowa ścieżek rowerowych i przebudowa miejskiego oświetlenia. W sumie 9 dużych inwestycji, z których 7 właśnie się toczy, no i szereg małych, o których już wspominałem, a które się już zakończyły. Panie burmistrzu, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze ma nową szefową. Tak, Małgorzata Ogonowska to nowy dyrektor od kilkunastu dni funkcjonujący muzeum. To jest doświadczony pracownik, który wiele lat pracował w muzeum, przeszedł, można powiedzieć, wszystkie szczeble zawodowe w tej placówce i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, aby tej pani powierzyć to stanowisko. To jest jakby ciągłość dotychczasowych działań, ponieważ ściśle pani Małgorzata współpracowała z poprzednią dyrektorką, ale to również nowe rzeczy, których będzie się podejmować pani Małgorzata, bo takie pomysły i takie wizje ma i bardzo się cieszę już na tą współpracę. Co kryje się pod taką nazwą OSA? To jest takie Centrum Aktywności Społecznej, to jest taka inicjatywa, która od pewnego czasu jest realizowana w Polsce. Pozyskujemy na to środki zewnętrzne i nam się również udało, złożyliśmy taki projekt. Pozyskaliśmy 50 tysięcy i za sumę 150 tysięcy taki ośrodek będziemy tworzyć przy ulicy Ściegiennego na miejscu dawnego Placu Zabaw. To jest połączenie Placu Zabaw z siłownią miejską, więc takie jakby dwie rzeczy w jednym i to służyć ma mieszkańcom, a zwłaszcza młodym, ale nie tylko młodym, również starszym osobom. Po raz pierwszy coś takiego będzie funkcjonowało u nas. Właśnie pozyskaliśmy środki, rozstrzygnęliśmy przetarg i jeszcze do końca roku chcielibyśmy to utworzyć. Panie burmistrzu, za chwilę będzie pan się udawał, robi pan sobie taki wyjazd. Czego on będzie dotyczył? To jest spotkanie 100 wójtów, burmistrzów i starostów w ramach tego pomysłu Sudety 2030, tej inicjatywy, która zrodziła się jakiś czas temu, zresztą początki miała w Kamiennej Górze. W tej chwili będziemy już przyjmować strategię tych 100 gmin i powiatów, które zgłosiły akces do tego przedsięwzięcia. Strategia, która za chwilę będzie skierowana do wszystkich rad, rady będą musiały podjąć decyzję i właśnie w tej chwili wyjeżdżamy na takie spotkanie, gdzie już wszyscy sygnatariusze, czyli 100 gmin i powiatów podpisze tą deklarację. To jest coś, o czym już od pewnego czasu mówimy, to jest nasza przyszłość. W tej strategii zawieramy te rzeczy, które chcemy realizować już po roku 2020. Już dzisiaj staramy się myśleć o naszym terenie, a wiemy, że ten teren potrzebuje dalszych środków inwestycyjnych, dalszych działań, ponieważ odstaje nieco od reszty województwa i temu służy w ogóle ta inicjatywa Sudety 2030. I właśnie lada moment będziemy podpisywać dosyć uroczyście opracowaną przez nas, wynegocjowaną strategię właśnie dla tej inicjatywy. Panie burmistrzu, już niedługo ostatnia sesja.
spotkacie się po raz ostatni przed wyborami. No takie pożegnanie, jeszcze jakieś uchwały, podjęcia jakieś? W tej chwili są jeszcze przed nami jakby dwie sesje. Sesja ta wrześniowa, która dotyczy jeszcze spraw normalnych dla funkcjonowania naszego samorządu, naszego urzędu, więc normalne uchwały, ale też zmiany w statucie, zmiany w regulaminie funkcjonowania Rady, ponieważ zmieniło się trochę w świetle nowych przepisów. A myślę, że w październiku, jeżeli tak będzie, to będzie już to typowo uroczysta sesja, gdzie sobie podziękujemy za te 4 lata wspólnej pracy, pożegnamy się. No, część z nas prawdopodobnie pojawi się w nowych strukturach, ale to już wyborcy rozstrzygną w dniu 21 października. Przypominam, 21 październik, wybory. Wszystkich zapraszam na te wybory. Panie burmistrzu, dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. Dziękuję również.